Dzień dobry wszystkim, kłaniam się nisko w naszym ulubionym miejscu, czyli na planecie Kobo. Ja jestem Adam, na co dzień prowadzę kanał Spuerat. Wy oglądacie 72. odcinek mojego platynowania serii ze Star Wars Jedi Ocalały. Ostatnio zdobyliśmy ulepszenie mapki, które nam pokazuje skanowanie, którego wcześniej nie wykonaliśmy. W sensie mowa o skanowaniu. Oprócz tego oczywiście zrobiliśmy dalszy cały wątek fabularny na Nova Garon i właściwie to jest ważniejszy punkt programu, o którym powinienem był wspomnieć. Świetny to był etap, świetna, dramatyczna scena, tak naprawdę jedna długa scena, której po pierwsze skonfrontowaliśmy się z Boldem, po drugie Cal troszeczkę za mocno zatracił się w ciemnej stronie mocy. A w salonie Pailuny mamy nowe rozmowy. Imperium zaczęło działać. Coraz trudniej będzie ich unikać. Nawet na Kobo. Zrobiłeś tu wszystko, co mogłeś. Zadanie takiego ciosu jeźdźcom? Niezwykły wyczyn. Ale walka z Imperium? Tu szanse są już minimalne. A jeśli nie można ich pokonać, to trzeba... Co? Dołączyć? Tego nie powiedziałem. Po prostu nie da się ich pokonać. Nikt tego nie potrafi. Wszyscy żyjemy w tym cieniu. Ciągle przybywa imperialnych. Zdaje się, że impreza się skończyła, zanim się zaczęła. Okej, dziękuję ci, Moran, za pozytywne słowo. Odezwali się do mnie znajomi, których zwolniono z Akademii. Nie spodobało im się, że Imperium ich ucisza i zamierzają coś w tej sprawie zrobić. Tak? Organizujemy spotkanie. Okazuje się, że osób gotowych do działania jest więcej niż myśleliśmy. Nie miałbyś ochoty wybrać się tam ze mną? Może innym razem. Mam trochę spraw do załatwienia. Tak myślałam. Ale wiesz, co mówią. Coś mi się zdaje, że nie. Wcześniej czy później naładowany roztwór emulsji hydronowej powróci do stanu równowagi. Tak. Coś w tym stylu. Potem porozmawiamy. Muszę zebrać rzeczy. Podoba mi się filozofia stojąca za tym dziwnym sformułowaniem. A więc okazało się, że pod względem Weny Coruscant jest ślepym zaułkiem, tak? Dokładnie. Życie jest zbyt ważne, aby marnować je na coś, co nie działa. Czaisz? Tak, rozumiem. Wtedy się wyrwałoś. Mhm. Porzuciło mu moją wytwórnię, mój wielki dom, szansę na sławę i tak dalej. I dokąd cię zaniosło? Zostawiłem wiadomość swoim agentom i wskoczyłem na kolejny statek, na Kuat. Planeta przemysłowa. Tak jak twój świat ojczysty, prawda? Tak. Wydawała mi się jednocześnie nowa i znajoma. O, świetne te twoje sample. Dobra robota, Cal. Mamy w ogóle jakieś nowe do oddania? Właściwie do niczego. Okej, okay. Tulakt. Imperium lęka się tego, nad czym nie panuje. Kultura jest naszą tarczą, ale dla nich to zagrożenie. Przypomina mi się to, co Imperium zrobiło z łukimi na Kashyyyk. Wyrugowano tak wiele tradycji, ale to wciąż może być zguba Imperium. Inteligentne Imperium wchłonęłoby podbijane kultury, żeby użyć ich przeciwko swoim wrogom. To jest sztywne i uparte. Gdy pojawi się odpowiednie zagrożenie, to nie zdoła się do niego dostosować. Mam nadzieję. To nie nadzieja. To pewnik. Pytanie tylko, kiedy przybyły? Doskonałe pytanie. Cage? Bracia Finał i ich zwierzątko, czyli droid zabójca Clio, zostali zauważeni w drodze do układu Nova Garon. Twardzi zawodnicy. Skup się na jednym z nich, żeby nie pokonali cię przewagą liczebną. Bywało gorzej. Aj, to mi się podoba, zabójco. Coś nowego w sklepie? Ja mam towar. Mam jeden krążek, więc bez przesady. Ale mamy nową pogłoskę i ona wygląda dosyć obiecująco. Cage wspomniała, że Massey, Fen i Cleo przedostali się do bazy IBB na Nowie Garon, dlatego nie mogłem z nią porozmawiać o nowych łowcach, bo jeszcze nie odkryłem po prostu tej planety. Jak się masz? Z wami to tak średnio się zawsze gada. Barman,
Wyglądasz na zmęczonego, odpocznij. Widziałem trochę smutnych twarzy, ale tak markotnej jak twoja już dawno nie miałem okazji. Tak łatwo mnie przejrzeć? Nie, jesteś chodzącą enigmą. Tylko po prostu trafiłeś na eksperta. Co ci chodzi po głowie? Straciłem parę bliskich mi osób. To wciąż boli. Nadstawię ucha, jeśli chcesz pogadać. Gdyby nie ja, niektórzy moi przyjaciele wciąż by żyli. Wątpię. Nie mamy wpływu na większość spraw w galaktyce. Panujemy jedynie nad tym, jak reagujemy na wyzwania, jakie galaktyka przed nami stawia. Dobra rada, Monk. Postaram się o niej pamiętać. Jesteś dobrą osobą, Cal. Znacznie lepszą niż większość bywalców tego baru. Chociaż może to nie jest dobre porównanie. Bez względu na to, co myślisz, odpowiedzialność za galaktykę nie spoczywa wyłącznie na tobie. Miło było cię widzieć. To była bardzo budująca rozmowa, jakby nie patrzeć. Czołem! Pozdrowienia. Przez cały ten czas uważałem nas za rodzinę, która szuka domu. Teraz zastanawiam się jednak, czy bez domu można w ogóle mówić o prawdziwej rodzinie. Modliszka zawsze była naszym domem, Gris. Tak, być może, ale to nie to samo. Chciałbym cię jakoś pocieszyć, ale nie mogę. Po prostu nie teraz. Potrzebuję chwili dla siebie. Okej. Jeszcze coś na górze może, co? Ciebie też tak niepokoją ci imperialni? Tak, mnie też. Nie nawykły jestem do tego, kolego. Jasne, w azylu nigdy nie było bezpiecznie, ale teraz czuję, że jest gorzej. Masz rację. Imperium to inny kaliber. Radzę z nimi nie zadzierać. Łamiesz mi serce. Miałem nadzieję, że się mylę. Cal, doceniam, że wspierasz azyl. Szkoda, że nie mamy więcej takich ludzi. No, droidów też, maluchu. Czołem. Z? Jak poznałeś BD-1? Spotkaliśmy się na Bogano. Należał do mistrza Jedi, którego szukałem. Rozumiem. I stałeś się nowym właścicielem? Jesteśmy raczej partnerami. I przyjaciółmi. Oczywiście, nie chciałam urazić. To wspaniale. Jestem zajęta, młody Jedi. A mogę coś u ciebie kupić? Nic, muszę znaleźć 3 dyski danych i będę miał wszystko wykupione w twoim sklepie. Głowa do góry. Tanalor wciąż jest w zasięgu. Tylko nie możemy zwlekać. Na razie zwlekam, ile wlezie. Nie teraz, mój drogi. Świetnie cię widzieć. Dzięki, dzięki. Idziemy jeszcze do pani ogrodniczki. I będziemy mogli się zawijać. Robić coś pożytecznego. Dla odmiany. Przez moment... Matko, te roślinki się nie wczytywały. Później porozmawiamy. A, czyli nie porozmawiamy. Okej. To słuchajcie, mogę teoretycznie pójść od razu do tych łowców nagród, ale chciałem przyjrzeć się paru tutaj aspektom. Mianowicie, matko, ile tutaj jest tych rzeczy do odkrycia? No dobra, to tak, zaczniemy sobie od rzeczy pierwszej z brzegu, czyli na nieokiełznanych zboczach w tej jaskini coś do zeskanowania. Więc sobie tam polećmy. Tylko tak. Weźmiemy sobie tego Neko. Mam nadzieję, że nie spotkamy żadnego stwora po drodze. A jak spotkamy, to trudno. Ale widzę, że... Aha, jest mogu w ogóle przed tą jaskinią. Na szczęście zajął się sępami. Ale żeśmy go trochę poturbowali. Kurde, on nas też. I pięknie. 2 mogu są.
Tu się robi coraz bardziej niebezpiecznie na tej planecie. No ale dobra, jakoś trzeba żyć. I teraz tak, tędy do jaskini. Źle w ogóle kombinuję. Tędy na górę trzeba. Z kim walczy? Z Goroko mogł walczyć. Przecież to jest powalone. Okej. Okay. Czy tu coś jest niebezpiecznego dla mnie? To są same rzeczy niebezpieczne dla mnie. I coś do zeskanowania. Ponoć. Oczywiście. Czemu ja tego wcześniej nie wiedziałem? Dobra robota, Bidi. Nora Mogu. Zazwyczaj, choć nie zawsze, Mogu obezwładnia swoją zdobycz, a potem zaciąga ją do swojej nory, gdzie może ją zakonserwować i w spokoju pożerać. Mogu z tej jaskini najwyraźniej był skutecznym łowcą. Dziękuję. Starczy nam w takim razie rewelacji na jego temat. Muza z Gothica znowu się odpaliła. Ten motyw muzyczny naprawdę brzmi jak Gothic. Tu coś na górze mamy, tylko ja nie pamiętam jak tutaj dotrzeć. To jest na szczycie w ogóle tej całej konstrukcji. Najlepiej będzie dotrzeć na grzbiet żniwiarzy i stamtąd polecieć. Mogu już zostawmy. Poza tym, że mamy tu droidy. O matko. Wykonano unik. Nie masz z nami szans. Atakować wroga. Kurde. Jeszcze Imperium? Odbiłem. Ło matko, jeszcze mogu. To jest powalone. To co się tu dzieje, to jest powalone. Mały, pomóż! Niestety. Kurde. Nie przeładowuj. Dostałem. Kurde. Przecież zginę! Ilu was tu jest? Robi się coraz trudniej na tym Kobo. Walczmy razem! Pięknie. Pamiętajcie szkolenie! Dobra, spokojnie. Dobra, świetnie. Ale potyczka nam się trafiła. No to chodź tu. O matko święta, co to była za intensywna walka. To się w głowie nie mieści, naprawdę. Grube to było. Tu skuwa Stef. Żeśmy trochę klatkarz stracili. Jest piękny w ogóle zachód słońca na Kobo. Szkoda by było umrzeć przy tak pięknym zachodzie. Lecimy w takim razie do grzbietu żniwiarzy. Mam wrażenie, że to będzie najlepsze. Grzbiet żniwiarzy jest tu. I tylko szybki loading. Musimy przetrwać. Zastanawia mnie, gdzie są te wszystkie rozrzucone skanery, które nam tutaj ewentualnie psują robotę. I teraz tak, to jest tu po drugiej stronie. Gdzie muszę dolecieć, żeby było dobrze? Oto jest pytanie, ale wydaje mi się, że widzę. I że dolecę. Okej, chyba doleciałem. Tak mi się wydaje przynajmniej.
Doleciałem? Tak, chyba tak. Tak się nawet w miarę wspiąłem. I teraz tylko tak. To jest gdzieś centralnie pode mną. Ja na to patrzę? Nie. Nie, nie patrzę na to. Dobra, spokojnie. Widać skuwę. No dobra, może tak? I w ogóle w złą stronę poleciałem. Tak mi się wydaje. Teraz lepiej. Nie, w ogóle nie jestem w tym miejscu, co powinienem być. Totalnie tego nie widzę. To jest jakoś bardziej w lewo. Teraz ode mnie. O, teraz jestem w miarę w dobrym miejscu. Strasznie dziwne. Trzeba to znaleźć. Będzie mi to sens powiek spędzać. Chyba, że to jest jakoś ukryte przede mną. To też jest możliwe. Na przykład jest w jakiejś głębi, czy w czymś, nie? No kurde, co jest? Jak tutaj dojść? Jak tutaj dojść? Bo nie rozumiem. Po mojej prawicy. Ewentualnie, tak? Teraz znowu po mojej prawicy, co bez sensu jest. Tak jakbym musiał zejść na poziom niżej. To jest możliwe. Teoretycznie jest możliwe. Ale w praktyce widzę, że nie jest. Że to nie o to chodzi w ogóle. O matko. Nie znajdę tego. No, już bliżej. To jest centralnie tu. Jestem nad tym. I nie rozumiem, jak mogę się tam dostać. Tu jest... ten... ptak. O tu. Którego widać, nie? Super. Pięknie to rozegrałeś, Kal. Okej. Tu go widać. Tu jest. Aha, i ja muszę wejść teraz tu do tej jaskini jakby. Tak? No, pięknie. Nie zaatakuje mnie tu nic? Co nie było częścią umowy, wiesz? Razem przybyliśmy na tę planetę i razem mieliśmy ją opuścić. O, nie zapomnę cię i nigdy nie zostawię. Nierozerwalna więź. Doma wieloletnia przywódczyni placówki nie przybyła na Kobo sama. Jednak bezlitosna natura planety nie oszczędziła partnera, z którym podróżowała. Teraz został po nim tylko ten skromny grób i wspomnienia domy. Smutne to jest straszliwie. I jeszcze zostało parę ewentualnie wpisów. Na grzbiecie żniwiarzy to wszystko, ale w forcie Kalin zostały nam 3 przedmioty. 2 wpisy i esencja. Już nie wspominając o na przykład kamieniołomie myśliwego, ale jestem zdziwiony, jak wiele mi się tutaj udało znaleźć. No na górze jeszcze mamy 2 wpisy. No, ale to wiecie, to jest wszystko do ugrania. Tak naprawdę w leśnym węźle i w bazaltowej szczelinie po jednym i w zniszczonej osadzie też jeden. Także naprawdę spoko. Będziemy sobie do tego wracać powoli. Na razie lećmy na Nowy Garon faktycznie. Wylądujemy sobie tutaj w naszej placówce. No, proszę bardzo, prosto na nasze lądowisko. Ja sobie tylko tutaj pomedytuję. A właściwie nie muszę medytować. Wystarczy, że polecimy na Nowy Garon. Gotowy, mały? Tak jest, tu jest nasza ploteczka. I tam lecimy. Oni są tak zabugowani tutaj, że mnie to aż denerwuje. Możesz usiąść jak człowiek? Dzięki.
Mam wrażenie, że jest o wiele mniej dialogów w tym kokpicie niż było wcześniej, więc te podróże tutaj są nudniejsze niż w jedynce. Wow, w końcu znalazłem aspekt w jedynce, który był lepiej rozegrany. Nie mówię, że dobrze działał, ale lepiej był rozegrany niż tutaj. Odblokowano skrót? Nowa ścieżka? A, może w końcu udało nam się otworzyć te... Uda nam się otworzyć tamte wrota w kryjówce Bouda. To by było super. Dobra, wysiadamy. I, o Jezu, przestraszyłem się ciebie. Co powiedział ci Boud podczas waszej rozmowy? Że nie daliśmy mu wyboru. Że zrobiłby wszystko, aby Kata była bezpieczna. Powiedział, że tylko ktoś, kto ma dziecko, mógłby go zrozumieć. Kiepska wymówka. Widziałam już, jak różne stwory walczą na śmierć i życie w obronie młodych, ale my nie jesteśmy potworami. Chodźmy do Griza. Ostatnio gada do siebie częściej niż zwykle. Dobra, później z nim pogadam, moja droga. Na razie szybki save. Dokładnie. I teraz tak. Pogłoska jest w komorze hangaru. Okej, to wystarczy zjechać. Mam nadzieję, że to zadziała. Windą w dół tutaj. No i jakoś dojedziemy do nich, do tych naszych łowców. Trzech jest ich aż, więc to może być trudne starcie. Którędy? Tędy. Ciekawe, ilu imperialnych będziemy po drodze mieli, bo to jest też doskonałe pytanie. Widzę, że nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o liczbę imperialnych. No i co? Dziękuję. Bardzo miło, że ze sobą tak ładnie walczycie. Kurde. Otrząsnąłeś się? Ja nie mogę na was tracić za dużo, bo... I piękna kontra. Dziękuję. Nie mogę na was tracić, bo... Możesz ty. Dobra, idziemy tam. Cześć, chłopaki. Ja teraz mam dostęp do ciemnej strony. No nieźle. No to z wami nie będzie problemu większego. BD, z tym! Gdzie? Nieźle. Dwa krążki łowców mamy. I niestety, ale nie jestem w stanie załadować sobie tego. I koniec. Został sam. Chodź tu. Jak sobie?
O, zbugował się. Widzieliście to? Tak, zbugował się. No to teraz mogę tylko z tymem go załatwić. Kurde. Trudny jest. W porównaniu z tymi innymi jest bardzo trudny. Zabójczo. No świetnie, mogę ich zeskanować? Mamy 4 krążki łowców. Jest dobrze. Słuchajcie, chodźmy jeszcze szybko w lewo. O Boże. No niby w lewo możemy iść, ale... Chcą cię zabić! Aczkolwiek... Mogę iść tutaj? Odblokujecie mi to w końcu? Tak. Mam esencję. Poszli za mną? Tak. Czemu on zniknął? Znikający szturmowiec. No nieźle. Doskonale. Kukiełki moje. Pięknie. Zdobyto nawet punkt umiejętności. Więc nam to genialnie będzie współgrać z tą esencją. No, genialnie współgra, bo mamy aż 2 punkty umiejętności dzięki temu. Świetnie, możemy wracać. O, tu echo. Proszę, nie zabijaj mnie. Dlaczego nie? Zawiodłeś. Boat wrobił IBB. To bez znaczenia. Po działaniach Kala w Układzie Nowagaron dowództwo skierowało szturmowców czystki, żeby ocenili sytuację i zdyscyplinowali tamtejszy garnizon. Matko, mam jakieś nowe przedmioty zebrane na Nowy Garon? Nie. Do zebrania znaczy. To już wszystko. Teraz. 7 na 7. Baza danych i tak dalej. Wszystko zebrane. Tak? Tak. Myślałem, że to jest może... Nie powinieneś tu być. O, chodź tu. Patrzcie, tam też jest. Idę. Powstrzymaj ich. No, walczcie, kukiełki. Poratuj, Billy. Nie zagrażam ci. Pomożesz? Strasznie mi źle idzie ta walka. Nie przestawaj! Jakie to uczucie? Dobrze. Kurde! Nie mam stymów! O kurde! Niemożliwe! Kiedy ja ostatnio zmarnowałem wszystkie stymy? Idę za Jedi. Pokaż, że umiesz nim władać!
No. Kurde, w końcu. Ja pierdzielę, kiedy ja ostatnio straciłem stymę? Niepojęte. I kolejne wpisy w echu, echo. Rzeź. Kilku szturmowców pada ofiarą Kala, który przedziera się przez bazę tropem Bouda. O, własne echo wyczuł. Niech ci to da do myślenia, Kalbo. Trochę przegiałeś. Zastanawiam się, którędy mogę dojść tutaj. Do tego miejsca jakiegoś bezpiecznego. No to w tym kierunku. Tu ktoś czeka? Nie, nie ma nikogo. No nieźle, będę musiał poodkrywać tutaj tę bazę na Nowa Garon trochę. W poszukiwaniu różnych fantów. Jeszcze nam zostało trochę do odkrycia. Ale najważniejsze, że żeśmy tych łowców nagród załatwili. Oddychaj. Dobra, odpoczynek przede wszystkim i teraz umiejętności. Umiejętności są bardzo ważne. To co? Gotowe umiejętności, 3 w mieczu świetlnym. Wzmocniony rzut. No i jeszcze 2-4 punkty umiejętności i mamy wszystkie umiejętności. Także spoko. Odpocząć odpoczęliśmy. Mnie teraz interesuje, jak wygląda sprawa z tymi... właśnie, ze zleceniami. Zostało nam 3 łowców, tak naprawdę, bo zabiliśmy ostatnio Cleo, nazywany pieszczotliwie Cleo. Jest droidem towarzyszącym braciom Finał, którym pomaga w każdym aspekcie ich pracy. Krążą niepotwierdzone pogłoski, że Cleo ma na swoich metalowych rękach krew tylu istnień, co obaj bracia razem wzięci. Masi Finał, podobnie jak jego brat Fen, rzadko pracuje sam, ponieważ razem tworzą wyjątkowo skuteczny duet. Uważa się, że są ścigani za ponad 2 tuziny zgonów w samych zewnętrznych rubieżach, nie wspominając o dorobku ich droida. I Fen Finał to druga połówka duetu braci łowców nagród. Mówi się, że Fen i Masi są rekordzistami w liczbie morderstw popełnionych w systemie Abregado. Zarzuca im się jednak oszustwo, bo sumują swój dorobek. I jeszcze została nam 3 łowców. Także... wystarczy, że polecimy teraz do Cage i ona nam powie wszystko, co i jak. A ja się z wami żegnam w tym odcinku i mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak było, wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. Ja tu jeszcze zostanę i będę szukał ech pozostałych. Ale to w następnym odcinku. To by było na tyle. Trzymajcie się i cześć.